Wałbrzyski Teatr Dramatyczny nie może normalnie funkcjonować. Pracownicy teatru wystosowali list otwarty, w którym zwracają uwagę na brak pieniędzy z Ministerstwa Kultury. Roczny budżet teatru to około 5,8 milionów złotych. Dotacja marszałka województwa to 4,3 miliona. Czy to za mało? Jak piszą w liście pracownicy Teatru Dramatycznego, kwoty przeznaczone na produkcję artystyczną i edukacyjną są nieprawdopodobnie niskie. Przepisy podatku VAT w kontekście wydarzeń udostępnionych widzom nieodpłatnie praktycznie paraliżują tę kluczową do teatru publicznego przestrzeń. Pytanie z punktu widzenia kogo? Warszawy czy lokalnego środowiska? To lekceważenie i niezauważenie naszych problemów znalazło wyraz w tym liście otwartym. Prosimy Państwa o wsparcie i nagłośnienie tej sytuacji. Danuta Marosz, dyrektor Teatru Dramatycznego, mówi otwarcie. Nie będzie pieniędzy, nie będzie nowych premier. Teatr złożył 7 wniosków o dofinansowanie, jednak do tej pory nie otrzymał odpowiedzi o ich rozpatrzeniu. Wałbrzyski Teatr nie jest jedynym w kraju, który boryka się z problemami finansowymi. Przeciętny budżet teatru w Polsce waha się między 5 a 9 milionami złotych. Czy Wałbrzyski Teatr poradzi sobie bez wsparcia ministerstwa? Czas pokaże.